Ja pierwszy cios dostałem już po 2 tygodniach, jak wydawało mi się, że robię coś rewolucyjnego. Przez 2 tygodnie zapraszałem ludzi na spotkanie otwarte. Nie jakaś tam rada, nie jakaś grupa, tylko otwarte, tak? Powiedzmy sobie, co chcemy w tym miejscu, żeby było fajnie. Wydawało mi się, że ludzie tego chcą. Przyszły 3 osoby. Z tym i jedna z mojej parafii, nie? To był duży taki... takie otrzeźwienie mnie, że to wcale nie jest takie oczywiste, że ludzie realni, nie tam medialni, tylko realni, chcą jakiejś wielkiej współpracy, wielkiej otwartości, nie wiadomo czego tam jeszcze, nie? Jakby uczymy się tego, nie? Znaczy, wydaje mi się, że dzisiaj, przynajmniej w Opolu tak jest, a to jest bardzo specyficzne miasto, też mi się wydawało, że jest inne, że żeby to hulało, to nie wiem, człowiek, który jest za to odpowiedzialny, musi słuchać. Nie? I słuchać tego, co ludzie chcą, to nie znaczy, że być człowiekiem do spełnienia wszystkich życzeń, bo to się nie da, ale że tworzyć taką przestrzeń, w której nawet najmniejsze jakieś inicjatywy mogą przynajmniej próbować coś zacząć działać. Nie? Ale to jest strasznie trudne. Nie? W takim sensie, że ludzie naprawdę, nie wiem, my przyjąłem taką metodę w Opolu, że chciałbym, żeby to była parafia, która jest parafią jak najbardziej ludzi świeckich, tak? Że przejmują kolejne pole, nie? Jakby, że rzeczywiście proboszcz nie jest człowiekiem, który ma wszystkie klucze i zawsze decyduje, jakie pączki kupić na spotkanie i czy to musi być woda żywiec, czy tak, nie? Po pierwsze, przebić się przez taką mentalność, że proboszcz naprawdę tego nie musi, to jest strasznie trudne, a po drugie, wcale ludzie tego nie chcą robić. Wcale nie chcą brać odpowiedzialności. Czyli wydaje mi się, że to nie jest tylko problem Kościoła, tylko to jest w ogóle problem szerzej, nie? Że my tak jakoś mentalnie jesteśmy, tacy po prostu jesteśmy, żeby coś się zmieniło w tej materii, to są chyba jeszcze lata świetne przed nami, nie? Takiej pracy u podstaw, że nie zniechęcamy się, ciągłego jakiegoś stymulowania. Że na niektórych narodach. Nie, ja myślę, że to się da. Jakby są miejsca, gdzie rzeczywiście te parafie fajnie funkcjonują i jakby ludzie przejmują coraz więcej odpowiedzialności, ale jest to tak w nas bardzo zakorzenione i znowu wrócę do tego, co mówiłem o tym lęku, nie? Że w nas jest tyle lęku, że nawet ludzie, którzy są z inicjatywą i coś tam próbują brać, to jednak boją się, nie wiem, wziąć właśnie do końca odpowiedzialność, zdecydować, mieć zdanie i tak dalej, nie? Znaczy poczuć, że to jest moje. I jakby wydaje mi się, że nad tym trzeba pracować, że my sobie musimy cały czas o tym przypominać, że my wszyscy się boimy. Nie? I nie po to, żeby siąść i płakać nad sobą, tylko jakby pokazać sobie, że nikt tu nie jest lepszy ani gorszy, tylko jakby startujemy z tego samego poziomu i wszyscy musimy tym lekiem wypracować. Nie? Ja, że to się w ogóle uda, nie? I że ten projekt może mieć ręce i nogi, a druga strona, że naprawdę to może być ich projekt, a nie musi być mój. Ksiądz pyta dzieci na religii. Kto z Was da $1 000 000 na cele charytatywne? Wszystkie dzieci podnoszą rękę. Kto da $100 000? Wszystkie dzieci. A kto da dolara? Wszyscy się zgłosili oprócz Jasia. Jasiu, a czemu Ty nie dasz dolara? Bo ja mam właśnie go w kieszeni. I my się czasami tak zachowujemy, że dopóki coś jest poza nami, to mamy receptę na wszystko. Ale jeżeli my się możemy dołożyć do tego, żeby jakoś tą sytuację poprawić w sposób bezpośredni lub pośredni, to jakoś nie zawsze zachowujemy się tak, jak trzeba, nie? Znaczy to, co zrobił Bóg w Jezusie, to jest kosmos, nie? Że skoro Bóg jest mądrzejszy, jest większy, wie wszystko, a jednak, jak mówi list do Filipian, z wszystkiego z tego zrezygnował, żeby się z nami spotkać, a my mówimy, że go tak dumnie naśladujemy, to dokładnie ten sam sposób działania, nie? Znaczy, że nawet jeśli wiem, jak jest, albo przynajmniej mi się wydaje, jestem mądrzejszy, tak mi się wydaje, no to właśnie ta mądrość musi się pojawić w tym, że daje przestrzeń temu, z kim się nie zgadza. Nawet za cenę tego, że mnie ukotrupił ostatecznie.